O, i mamy dodatkowe żyćko. Widzicie, jak fajnie? Jak fajnie zbierać dodatkowe żyćka. Ja przynajmniej uważam, że to jest spoko sprawa. Okej, tu mamy 23 pierścionki. Zaręczynowe, hehe, stary żart. Z roku 2015, stary zresztą nieśmieszny żart. To trzeba sobie wyjaśnić. Nie chcę. Boję się, że tam jest exit. Wiecie? A ja bym wolał mimo co zdobyć te 50 pierścieni. Wolałbym, bo chcę mieć kolejny timestone za sobą już. Ogólnie jest też specjalny special stage, którego nie odblokujemy w gierce poprzez zdobywanie pierścieni, a możemy go odblokować za pomocą wpisania kodów w debug modzie. Jedyne, czym on się wyróżnia, to to, że tam jest tło z Eggmanem. No, tak mniej więcej jak tutaj wam zaprezentowałem na wyżej załączonym screenshocie. O, dostałem się tutaj, super. Teraz jeszcze jeden pierścionek i będzie cacy. Będzie cacyki. To warto byłoby się dostać na drugą stronę. Dokładnie tak. I zium. Mamy co nasze. Mamy co nasze i możemy iść sobie dalej. Dokładnie tak. Super. Ej, naprawdę zajebiście mi dzisiaj idzie. Autentycznie, nie to, że mi jakby ego uderzyło do głowy czy coś, ale zajebiście po prostu dzisiaj idzie. Jestem zadowolony w ogóle z tej... Nie wiem, ciężko mi to nazwać sesją. Chociaż można by tak troszeczkę wywnioskować, ale no... Jestem zadowolony, o. Tyle w temacie. To teraz, kurde, zwiedzamy jakieś neonowe miasto, kurcze pieczone. I tym razem zamiast takiej zwykłej wody mamy niezwykłą wodę, bo jest to czarna woda. Zupełnie jakby, kurde, Sonic po coli biegał. Michał, czy ty naprawdę musisz takie suchary dawać teraz? Sam sobie teraz zadaję te pytanie, nie? Śmieszna sprawa. Dobra, jeszcze dwa UFO. Jeszcze dwa UFO, dokładnie tak. Okej, tu zaraz będziemy mieli. Aj! Dobra, jeden ominąłem, ale zaraz go nagonimy sobie, spokojnie. Troszeczkę widzę, że special stage przyspieszył, bo tu już ostatni nam został. Więc nie ma co się dziwić. Ale zostałeś porobiony, gościu. 1-0. Znaczy w tym przypadku 5-0. No ale wiecie, o co chodzi. Nie no, zadowolony jestem, zadowolony. Idzie zajebiście. Nawet ja nie sądziłem, że tak zajebiście będzie szło. No i kolejne, kurde, ekstra życie. To już 10 chyba będzie, co nie? Coś takiego. Chyba w tym let's playu pobiję rekord z mojego poprzedniego let's playa. Bo na poprzednim let's playu miałem maksymalnie chyba 15 żyć, coś takiego. A tu już mam 10, a jestem w trzeciej strefie dopiero. Co jest też zaskakująco dziwne. No w ogóle też mówię, no ten let's play przy okazji będzie trochę taki lepszy, bo wiecie, jest full HD, co prawda w 30 FPS-ach, no ale kurczę, jest full HD. A tamten let's play był w 720p, więc troszeczkę inne standardy są teraz, co nie? No i oczywiście warto wspomnieć, że mój poprzedni let's play był z gównianym mikrofonem. To też warto przypomnieć, że mój poprzedni mikrofon to był wtedy, na tamte czasy to był Trust Stars. Taki gówniany mikrofon za 30 zł. Znaczy, jak dało się go odpowiednio odszumić czy coś, to jeszcze było spoko, ale w przypadku, kiedy ja byłem taki z YouTube'em, no troszeczkę... No słabo się jakby znałem na tym. No to wyglądało to, jak to oczywiście wyglądało, czyli wyglądało to po prostu gównianie. No nie uszukujmy się, nazywajmy rzeczy po imieniu. Wtedy to jakość była po prostu gówniana, więc po to są robione takie V2 lub V3 lub V500 tysięcy, by troszeczkę poprawić
to, co spierdoliliśmy w oryginale. No, to tak samo jak remake'i są, co nie? Remake'i nie mają na celu tylko odświeżenia grafiki, czy tam ewentualnie historii, tak jak to było w Ensign Trilogy, czy w wielu innych grach, tylko po prostu mają też na celu poprawienie błędów, które oryginały zrobiły, nie? Na przykład oryginalnym problemem w moim starym Let's Play z Sonic'a CD było to, że po prostu gówniane mikro było, gówniane audio, no i generalnie Let's Play na kolanie był robiony, no, nie oszukujmy się. A teraz to przynajmniej nie tyle, co zdobyłem takie troszkę większe doświadczenie, jeżeli chodzi o Sonica, chociaż no mówię, no ja dalej podtrzymuję, że gówno wiem na temat tej serii, ale staram się to, co mogę, to znajduję na Wikipedii i później przedstawiam w Let's Playu. Co jest w ogóle zaskakujące, to, że mamy tarczę, która nas niby rzekomo ochrania, ale tak na dobrą sprawę utopić się dalej możemy, więc takie XD totalne to jest trochę, według mnie przynajmniej, według mnie. No ale mówię, ja tu mogę się równie dobrze mylić i zaraz spec hashtag pixel przyjdzie i zaraz mnie tutaj wyjaśni w sekcji komentarzy, że ale ta tarcza wcale cię nie musi chronić przed wodą. Zdaję sobie z tego sprawę, świetnie. Tak, i tutaj byśmy w nieskończoność spadali, bo tutaj już jest początek poziomu. Ważne, że mam teraz wszystkie pierścienie, bo najbardziej mi zależy teraz na hologramach Metal Sonica. To jest to, znaczy Metal Sonica, Boże, na tych klatkach mi zależy. O, dobrze, że... Kurwa. Ale na szczęście jesteśmy w past, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przez chwilę szczerze zapomniałem, że jak zginiesz w past, to ten, to z automatu jesteś już w paście, a nie musisz, kurde, cofać się do kurczę, do teraźniejszości. Chociaż nie wiem czemu, wydaje mi się, że w oryginale właśnie tak było, że nawet jak byłeś w past czy w bad future, to się respiłeś w tym, w teraźniejszości, o ile dobrze pamiętam. Mówię, mogę źle też pamiętać, bo ostatni raz, kiedy grałem w te wersje z Sonic Mega CD, to żeby was nie skłamać, był rok 2017? Może 18. No, szybko! Szybko, szybko, szybko! Fuck! Kurde! W gówniany sposób drugie życie straciłem, ale patrzcie, dopiero po ilu? 53 minuty odcinka. No, wiadomo, z montażem to tam co nieco powycinam, ale no, 53 minuty odcinka, ja dopiero pierwszą śmierć mam, więc... No, jest... Jest delikatny progres, moi kochani. Dobra, 8 żyć. No, troszeczkę się przeliczyłem. No było 10 i było zbyt zajebiście, no to wykrakałem. Bo jak żeby inaczej. Więc teraz szukamy cybernetycznej klatki. Tak więc widzimy się później troszeczkę. Ja poszukam jej sobie teraz na spokojnie. Bo tu już część z tych poziomów, znaczy pewne sekwencje z tego poziomu już widzieliście. A nie chcę mi się drugi raz i wam pokazywać tych sekwencji, no bo nie do tego dążymy raczej. O, i tu przy okazji żyćko jest, żeby nie było, że nie zebrałem. To mam zebrane i nadrobione, nawet bym mógł powiedzieć. Nawet bym mógł rzec. Woo!
No i pięknie, kurczę. Tu co prawda zniszczyliśmy hologram Metal Sonica, ale wydaje mi się, że u góry będzie jeszcze ta klatka, więc przy okazji i zniszczyłem i hologram. No i klatkę bym zniszczył. No i przy okazji nadrobiłem sobie żyćko, to też warto wspomnieć. Uwaga na owada. Dokładnie tak. I kolejny. Super, super, super. Oj, oj, oj. Okej, nie ma tutaj tego. Nie ma tej klatki. A to dziwne. A, jest. Okej. Dobra. To troszeczkę się zdziwi... Jak ja uniknąłem tego, ocie! Panie, ocie sunę! Jak ja tego uniknąłem. Dobra, Sonic made a good future. Pięknie, świetnie. To teraz będzie nas czekał tylko w Tidal Tempest Boss i później Quartz Quadrant. Okej. Ale schiza, ja pierdzielę, zapomniałem, że jest jeszcze ten special stage. Tak, on został przeze mnie tak zapamiętany, że to dosłownie, chyba nawet nie tylko przeze mnie, ale myślę, że dzieci grające w tę grę w Japonii miałyby ładną schizę. Ponieważ coś podobnego też odpierdzielono w Pokémonach, gdzie jest jeden zbanowany odcinek właśnie z podobnymi efektami LSD. Chociaż no ja to lubię nazywać efektami LSD, bo są bardziej takie mieszanki kolorów, ale no jak wiemy, co prawda tam były błyskające światła w tym zbanowanym odcinku, no ale jednak musicie przyznać, że gdybyście byli takimi małymi szkrabami, no sądzę, że was by oczka delikatnie mówiąc bolały po takim tle, o ile już kogoś nie bolą. I tak, ten let's play to nie wiem, czy bym zakwalifikował jako long play o let's play, ale na pewno let's play. Idę po ciebie, gnoju! Idę po ciebie! Kurczę pieczone! No nie! Byłem tak blisko, żeby go dorwać! Sukinkota jednego. O, dorwałem go, nice! Za trzecim razem, bo miałem naprawdę tutaj bliskie zetknięcie się ze śmiercią, dlatego wolałem po prostu wyjść do menu głównego i wczytać sobie ze special stage'a, ponieważ tak, mamy tutaj autosave, co oznacza, że jeżeli sfailujecie w special stage'u i szybko wyjdziecie, to będziecie mogli zacząć sobie od special stage'a, nie będziecie musieli powtarzać całego poziomu lub po prostu iść dalej, tak jakbyście sfailowali po prostu special stage'a. Dobra, mamy Tidal Tempest w Good Future, to jest taka pierwsza różnica między moim let's playem z 2015 a tym, co pokazuję teraz. Bo w let's playu z 2015 pokazałem wam Bad Future i leciała trochę inna muzyka, a teraz no sami widzicie, jaka leci, zresztą sami słyszycie, jaka leci. No i jest oczywiście nasz zakolnik, to znaczy doktor zakolec, zwany jako Ivo Robotnik. Bo tak, w klasycznych Sonicach będziemy mówili na niego Ivo Robotnik, bo takie jest jego imię. Później dopiero sobie dał Eggmana. No w sumie to jest taki jajkomen z niego, no ale no. Nie mnie to oceniać, okej? No i spylił pod wodę, frajer. Mimo że został przed chwilą pokonany. Nie no, żartuję, tak naprawdę to nie został pokonany. Chcielibyście, co nie? Chcielibyście, żeby już go tak szybko pokonać. No, ale jak widzicie, boss polega właśnie na tym. Boss właśnie polega na tym, że będziemy musieli te jego bąbelki zjadać z tlenem i przy okazji sami się wyleczymy. I to jest cała kwintesencja tego bossa. No i proszę bardzo. Widzicie? Nie rozumiem, jakby ktoś mógł failować przy tym bossie. Tego trochę nie rozumiem. No ale ja to ja wielu rzeczy rozumieć nie muszę.
Powinienem, ale nie muszę. A to jest zdecydowana różnica, tak myślę. Tak myślę, że oboje chyba zgodzimy się w tym wypadku. No i dobra, czas na Quartz Quadrant. Ostatni poziom na dzisiaj. W tym dosyć długawym odcinku, który możliwe, że nawet dam w premierkę, a co? Czemu by nie? Dam nawet o konkretnej jakiejś godzinie i może ktoś się zainteresuje takim let's playem. Tak, let's playem, nie live streamem, tylko let's playem, ponieważ tu jest montaż. Tak, ale Quartz Quadrant jest to czwarty, jak widzicie, zone w Sonicu CD. No i w zasadzie to jest taki, nie wiem jakby to nawet powiedzieć szczerze. Nie wiem jak nazwać ten. To jest taki poziom z kwarcu w sumie, albo który posiada elementy kwarcu. No nie wiem szczerze, nie wiem, nie potrafię znaleźć jakby słowa, które mogłoby podsumować ten zone, szczerze powiedziawszy. Poza tym, że ma bardzo ładną muzykę, bo tak, muzyka z wersji... Co nie to chciałem zrobić, ja pierdolę. Bo muzyka w wersji... Kurde, tfu! Muzyka europejsko-japońska brzmi o wiele lepiej niż wersja amerykańska. I to mówię autentycznie serio, bo według mnie wersja amerykańska nie pasuje kompletnie do tego poziomu. To co teraz słyszymy obecnie, to jest taka, moim zdaniem, Definitive Edition, jeżeli chodzi o soundtrack. Aczkolwiek mówię, no to jest moje zdanie, nie? Ja wolę to podkreślić moim zdaniem, niż żebym miał tutaj wam narzucić mój tok myślenia, ale po prostu według mnie, no, soundtrack obecny brzmi o wiele lepiej niż to, co było w wersji amerykańskiej. Okej, dobra, mamy pasta do zębów. Super, świetnie. Teraz tylko pierścionki wypadałoby zebrać. O, tam u góry jest klatka, to swoją drogą mamy ten. Już wiemy, co możemy zrobić. Tylko fajnie byłoby tam się wybić jakoś. Nie chcę też tego pasta stracić, bo kurczę, no zależy mi, nie? Nie mam pomysłu, powiem wam szczerze, nie mam pomysłu, jak do tego podejść. O, tak też można zrobić w sumie. O, i ta muzyczka też jest całkiem wpyta z oczywiście past. No dobra, no to co, lecimy teraz w poszukiwaniu tamtego generatora. Sorki, mówię, tak się trochę za bardzo skupiłem, żebyście wy mogli, kurczę pieczone, posłuchać też soundtracku. Za co oczywiście przepraszam, no bo kurczę, wolę, żeby ten let's play też nie tyle co może i był informatywny, jak to zawsze lubiłem mówić, ale swoją drogą, żeby wiecie, też był, no kurczę, ciekawy, nie? Żebyście mogli też wynieść coś z tego let's playa. Jakieś takie, wiecie, ciekawostki czy coś. O, tam u góry było, tam widziałem. Kurczę, dawaj tam, dostań się do góry, Sonic! Wierzę w ciebie. Teraz się tak będę odbijał od Bounce Pad. Nie no, może to nie jest Bounce Pad, ale wiecie, o co chodzi.
Dobra. Jest. Uja. Dobrze. To chciałem zrobić od początku. I się udało. Nice. Wow, uniknąłem tych kolcy. Okej. To coś jest? Dobra. Idź dalej. Sonic. Dobra. Można było i też tak zrobić. Okej. Tu bierzemy co nasze. I lecimy. I chęć do przodu. Okej, super, świetnie. Jeżeli chodzi o ciekawostki dotyczące Quartz Quadrant, to one są następujące. W zasadzie jest jedna ciekawostka. Kwarc używany jest we współczesnych zegarach, pozwala na bardzo dokładne odmierzanie czasu. Poziom więc mocno wpasowuje się w tematykę gry. Dokładnie tak. Zgadzam się 100% sam ze sobą. No i teraz mamy ostatni special stage, który troszeczkę... Wiem, że Jimby się w nim zakochał. Jimby się w nim zakochał, dlatego że mamy tutaj takie kraty w zasadzie i taki pomarańczowy, znaczy pomarańczowy, taki różowaty kolor, czyli taki synthwave, tak się ten styl nazywał, synthwave. Wiecie, lata 90. i tak dalej. Kumacie, o co chodzi, nie? To jest ulubiony styl Jima. Jimu coś takiego lubi. Ale nie o tym, z wyrolu. O nie, dobra. Nie obrażaj tak tego Jima w let's playach, Michał. No ale to jest moja morda ziomek, a ja mogę go obrażać. On mnie też zresztą wielokrotnie obrażał i ja się jakoś z tego powodu nie obrażałem. Ja wręcz akceptowałem to. Iza będzie, aha, ty akceptowałeś, to już twój problem. No i może i mój problem, no i co? O, i proszę bardzo, za pierwszym razem. Można? Można. Więc od tego teraz momentu będziemy mieli praktycznie... Jesteśmy wolni już od zdobywania 50 pierścieni. Teraz możemy na życiach się skupić. Nie musimy wlatywać do żadnych special stage'y, ponieważ już to mamy za sobą. Tak więc teraz możemy śmiało ruszać na następne poziomy normalnie. Quartz Quadrant 12 żyć. Quartz Quadrant chciałem powiedzieć przez chwilę. I ogólnie od teraz tego momentu. Aha, no Polska, no bardzo fajne. Polska bardzo łatwy język. 10 na 10 IGN. Od tego momentu, teraz jeżeli weszlibyśmy do Future, to mamy z automatu poziomy wszystkie w Good Future. Już nie ma czegoś takiego jak Bad Future, ponieważ po zdobyciu wszystkich 7 kamieni czasów, to już mamy z głowy. I pozdrawiam cię, Krugerek. Bardzo serdecznie. Mordo i wariacie, po innym tacie. Chociaż mi osobiście zależałoby na tym, żeby te generatory mimo co zniszczyć w past, no ale jeżeli się nie uda, no to trudno. Chciałem dobrze! Od razu mogę powiedzieć, że chciałem dobrze. Ewentualnie możemy się umówić teraz tak, że trochę przyspeedrunuję w tym przypadku. O, tam u góry chyba był nawet ten generator, co nie? Jo, a raczej to, co po nim pozostało. Bo teraz właśnie mnie to zastanawia, czy teraz od tego... Nie, chyba teraz od tego momentu jest coś takiego, że kiedy zebrałem 7 kamieni czasu, no to...
to chyba już nie muszę zbierać tych generatorów, no bo i tak będę miał good future. Okej, no to lecimy w takim razie normalnie z poziomem. Mogłem zapomnieć o pewnych rzeczach. O pewnych, że tak powiem, o pewnych takich mechanikach miałem prawo zapomnieć, no bo ostatni raz grałem... Kurde, no nie pamiętam kiedy w Sonic CD. No ale w każdym razie już teraz od tego momentu mamy wszędzie good future. Więc... zero problemu. Zero, nul problemu. I mamy teraz Quartz Quadrant, Zone 3. I jak ja to powiedziałem w Let's Playu z 2015 roku, odnowiona wersja w Good Future. Mimo, że to zdanie było kompletnie bez sensu. Ja z przeszłości. Nie, a tak na serio to bardzo ładnie wygląda wersja Good Future tego oto poziomu. Muzyka jest fajna. Grafika jest fajna. Czego chcieć więcej? A boss to w ogóle też jest żałośnie łatwy. Jak na... taki poziom, szczerze powiedziawszy. Ten boss to... zacznijmy od tego, że ten boss to nawet nie jest wyzwanie. No zobaczcie, co tutaj trzeba będzie robić. Chociaż przyznam, że na początku kiedyś z tym bossem problemy miałem i to niewielkie. Bo miałem ogromne z tym bossem problemy. No ale... obecnie wygląda to tak jak wygląda. Po prostu musimy w pewnym momencie się cofnąć i... lecieć do przodu. Musimy jakby to manipulować trochę, żeby też w kolce nie wpaść. Bo raczej na tym nam nie zależy. I za chwilę Eggmanowi się pod dupą będzie palić, no bo oczywiście sięga on podłogi. A jak wiemy, skończy się to zaraz dla niego klęską. Klęską tylko i wyłącznie dlatego, że... no, nie ukrywajmy, ale... jego maszyna zaraz wybuchnie. No i standardowo musiałem spieprzyć to w koncertowy sposób, ale... ważne jest to, że przeżyliśmy. Okej, okay. Pal gumę, Eggman. Przepraszam, robotnik. Zawsze mi się to myli. Zawsze mówię, pilnuj się, ale nigdy się nie pilnuję. I to jest najgorsze w tym wszystkim, powiem wam szczerze. Dobrze, mamy 13 żyć. Super, zajebiście, podoba mi się to. No i mamy Wacky Workbench, ale tym poziomem zainteresujemy się dopiero w następnym odcinku, tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten Let's Play, a raczej ten odcinek. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się ten oto Let's Play, jak i mój content na kanale, bo może nie wiem, coś jeszcze tam zobaczyliście sobie, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. I gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na inne moje socjale. Linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sonic the Hedgehog CD. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i bajo!